Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Jeśli chociaż raz wymówiłeś w życiu tę modlitwę, znasz jej ogromną moc. Ale to wcale nie oznacza, iż znasz swojego anioła stróża i że potrafisz się z nim komunikować. Modlitwy, które znamy, które powtarzamy od lat, które są nam przekazywane przez babcie i dziadków, przez rodziców i przez katechizmy niekiedy, są jak listy, które wysyłamy do siły anielskiej i które oczywiście spowodują działanie w naszej rzeczywistości, lecz wciąż nie są rozmową. Są komunikacją w jedną stronę. Są proszeniem serca, ale już nie potwierdzeniem, czy Wszechświat wysłuchał. Dlatego proponuję Ci rytuał. Rytuał anielski i archanielski, który wprowadzi Cię bezpośrednio do tej gęstości i tego świata, z którego Twój anioł stróż wysyła codziennie energię w kierunku Twojego życia. Jeżeli raz swoimi oczami zobaczysz i doświadczysz tego, w jaki sposób ten świat funkcjonuje, a więc obudzisz w sobie substancję zrozumienia, światło, i substancję zrozumienia, ciepło, tak wówczas już zawsze będzie Ci znajomy i wiadomy, którędy Twój anioł stróż do Ciebie mówi. Czy wysyła w Twoim kierunku sygnały takie jak czterolistne koniczynki? Czy może powtórzone godziny? A może zawsze, kiedy masz tę dobrą myśl, coś uśmiechnie się do Ciebie blaskiem z otoczenia? W momencie, gdy poznasz swojego anioła stróża, to Ty umówisz się z nim na pewne znaki, symbole i sygnały, dzięki którym razem wygracie tę rzeczywistość najpiękniej jak się da, dając wspaniały przykład innym, no i oczywiście kształtując w tym siebie. Więc moja propozycja brzmi: jeżeli chcesz poznać swojego anioła stróża, jeżeli zależy Ci na tym, by rozłożył swoje skrzydła w Twoim życiu całkowicie, w zupełności i po brzegi molekuł, połącz się ze mną w rytuale anielskim, w rytuale, który Twojemu aniołowi stróżowi przypomni Twoje imię, a Tobie jego własne. Miłość i moc, miłość i moc, miłość i moc. Spotkajmy się po aktywnej stronie granicy działania. Dzięki.